wydziergać prostą czapkę dziecięcą. Do wydziergania tej czapki użyłam 4 mm drutów. Czapka jest bezszwowa, czyli była robiona na okrągło i przeznaczona jest dla dziecka takiego 4, 5, 6-letniego. Jeśli chcieliby Państwo zrobić tą czapkę dla nastolatka, wtedy trzeba by było w większą liczbę oczek narzucić. Ja narzuciłam tutaj 78 oczek. Dla nastolatka byłoby to 84 oczka, dla dorosłej kobiety 90, a dla mężczyzny 96 oczek. Korzystałam z wełny Superwash Merino. Ona jest ciężaru czy wielkości fingering w nomenklaturze angielskiej. A także jest ona przeznaczona na druty 3-4 mm. Jest ona bardzo rozciągliwa i podatna na kształtowanie. I w zasadzie taką wełną polecam tą czapeczkę wykonywać. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z filmem. I wyliczyłam mniej więcej, ile potrzebowałam na wykonanie każdego rzędu. Także myślę, że 3 godzinki i taka czapeczka powinna być przez Państwa zrobiona. Narzuciłam sobie na druty metodą kciukową 79 oczek. Do wykonania będzie nam potrzebnych 78. Jest to liczba podzielona przez 6. 79 oczko będzie służyło do tego, aby połączyć estetycznie te dwa końce robótki. Zaczynamy tutaj na początku z ogona i z motka, z nitki motka. Zrobię sobie supełek, tak żeby to oczko mi się nie rozplątało. Nie za mocne, aby... Dzielę robótkę na pół mniej więcej. Przeciągam oczka na lewy drut, pilnując, aby się nie obróciły. Z prawego druta oczka ściągam. Łatwiej mi się pracowało. Rozpoczynamy wykonywanie naszej czapki. Pamiętamy o tym, aby oczka były skierowane, zanim rozpoczniemy, do środka na lewym i prawym drucie. Ściągacz podwójny, czyli pierwsze dwa oczka. Pierwsze oczko prawe. Drugie oczko prawe, kolejne dwa oczka to oczka lewe, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe, tak. Do końca pierwszego rzędu. I teraz tutaj zakładamy sobie znacznik. To będzie początek naszego nowego rzędu. I te dwa oczka przerabiamy razem na prawo, czyli wbijamy od przodu drut i nitkę, przeciągamy z tyłu i przyciągamy. I tak będziemy kontynuować nasz ściągacz, aż nasza robótka będzie miała około 12 cm.
Wykonałam pierwszą część czapki. Ma ona długość 10 cm, około 10 cm. Zakładałam, że zrobię 12 cm kołnierz, ale zmieniłam zdanie, ponieważ czapka ma być dla niespełna 4-letniej dziewczynki, więc 10 cm w zupełności wystarczy. Teraz będę przystępowała do wykonania górnej części czapki. Będzie robiona ściegiem jerseyowym, czyli inaczej nazywana ściegiem pończoszniczym. I w pierwszym rzędzie wykonam zmianę włóczki u mnie, ponieważ chcę główną część czapki wykonywać dwoma motkami wełny. Także ja sobie zacznę od zmiany motka. Jeśli wykonujecie czapkę jednym motkiem wełny, to po prostu robicie pierwsze okrążenie jerseyem i wykonując to pierwsze okrążenie będziemy naszą robótkę dzielić na 6 równych części. Mamy na drutach narzeconych 78 oczek, więc będziemy dzielić je na części, które mają po 13 oczek. Zaczynam. Ogonek nowego motka zawijam o wełnę z tego poprzedniego i zaczynam dziergać, licząc 13 oczek. O, umieszczam znacznik. U mnie jest to wełna w innym kolorze.
Zaczepiam. Teraz. Ogonek. O, poprzedni motek. Tutaj. I będę tą nitkę z ogonka przerabiała razem z nitką motka, którym teraz pracuję, przez 2-3 kolejne oczka. Tak, żeby nitkę ładnie sobie zaczepić. I powód, dla którego dzieliliśmy naszą robótkę na 6 równych części, jest taki, że w tych miejscach będziemy na sam koniec dziergania czapki zwężali ją ściegiem pończośniczym, czyli cały czas przerabiając dookoła prawe oczka, będziemy robić dalszą część czapki. Aż będzie od tego momentu, kiedy zaczęliśmy przerabiać ją ścięgiem jerseyowym, będzie miała 9 cm. Jak widać, przerobiłam dwa rzędy ściegiem jerseyowym, inaczej nazywanym pończoszniczym, czyli prawymi oczkami dookoła. Teraz będę zmieniała motek wełny, czyli ten, w którym będę pracować. Przekładam nad tym, którym pracowałam. Lekko dociągam, przekładam znacznik i kontynuuję pracę, aż moja robótka od tego miejsca, czyli od momentu, kiedy przeszłam ze ściągacza na ścieg jerseyowy, będzie wynosiła 9 cm, a od początku robótki będzie to około 18-19 cm. I jak już osiągniemy tą długość, zaczniemy zwężać czapkę, tak abyśmy mogli ją ładnie wykończyć. Przerobiłam już 9 cm górnej części czapki i teraz będę przystępowała do odejmowania oczek, tak aby zwęzić czapkę w górnej jej części. Zwężać czapkę przerabiając razem dwa oczka prawe przed każdym z 6 markerów i będziemy to robić w ten sposób, że teraz w tym rzędzie przerobimy przed każdym markerem dwa oczka razem. Dobrze, kontynuuję. Jestem zaraz przed znacznikiem.
zamieniam się w oczka i przerabiam je razem. Wszystkie te oczka, które będziemy teraz przerabiali na razem, one będą skierowane w prawą stronę. Wbijamy się, przeciągamy od tyłu niteczkę. Dwa na prawo. I tak do końca rzędu. Rozpoczynamy przerabianie kolejnego rzędu. I w tym rzędzie nie będziemy odejmować żadnych oczek. Czyli wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Rząd numer 3. W tym rzędzie ponownie umiemy w sumie 6 oczek. U mnie następuje zmiana motka wełny. Dociągam wszystkie nitki. Kontynuuję przerabianie. Rząd 7. Od tego rzędu, już w każdym kolejnym po nim, będziemy odejmować po 6
oczek. Nie będziemy już przerabiać ani jednego rzędu, w którym nie będziemy odejmować oczek. Także rozpoczynamy naszą pracę. Kontynuujemy, aż na drutach zostanie nam 6 oczek. Jak widać, zostało nam na drucie 6 ostatnich oczek. Ja już odcięłam sobie włóczkę, mam tylko tutaj nitkę, która będzie mi potrzebna, aby złapać tych 6 oczek i zabezpieczyć je od spodu, żeby czapka nam się nie otwarła. Robimy to w ten sposób, że ogonek mamy z tyłu, a igłą dziewiarską będziemy od drugiej strony łapali te oczko. Czyli nawlekam sobie teraz igłę. Po kolei ściągam oczko. I przeciągam. Moja igła jest troszeczkę grubsza niż oczka. To nic nie przeszkadza. Przeciągamy. Dociągamy. I mamy piękne zakończenie czapki. Teraz przebijamy się na drugą stronę. Przeciągamy naszą nitkę i obracamy czapkę na lewą stronę. Ja tutaj mam ten drugi ogonek jeszcze z poprzedniej, włóczki, kłębka. Ja sobie zabezpieczę tą końcówkę, robiąc tutaj pętelkę, żeby mi oczka się nie rozjechały, te, które były robione kłębkiem, którego wcześniej się pozbyłam. I zabezpieczamy sobie naszą ostatnią. Robię to w ten sposób, że wbijam się w nitkę i w kolejną i przeciągam dookoła, tworząc supełki. Tutaj sobie przeciągam przez pętelkę i dociągam.
Możemy odciąć obie nitki. Ja jednak sobie je jeszcze zostawię, ponieważ będę robiła do tej czapki pompon. I te nitki pozwolą mi ten pompon mocniej przymocować do czapeczki. Ja sobie jeszcze tą nitkę zostawię i pokażę, jak czapka prezentuje się z prawej strony. Tutaj jest nasz wierzchołek czapeczki. Piękny, estetyczny. Tu są zwężenia. Tutaj jeszcze został nam ogonek. I ja sobie radzę z nim tak, że chowam go tutaj, w tej części. Czapka będzie odwijana, więc możemy też, jak już tutaj parę razy niteczkę zahaczymy, możemy ją schować tutaj o te oczka. Jedną z ostatnich czynności podczas dziergania jest schowanie wystających nitek. I nitkę z ogonka będę chowała w ten sposób, że część jej ukryję tutaj w oczkach, które nabierałam na drut, a później będę przeplatała ją przez pewnie parę centymetrów w ściągaczu, ponieważ ten ściągacz będzie odchylany na zewnątrz, nie będzie jej widać. Zaczynam. Zrobię supełek, żeby tą nitkę złapać. Tutaj znowu. Widać, wygląda to estetycznie. Nie widać, że ta nitka nie należy do splotu. Jeszcze raz. Zapiemy ją sobie tutaj. I tutaj mamy lewe oczka. Wbijamy się tutaj. I przeciągamy nitkę nad tym oczkiem i wbijamy się w to tutaj. Kolej. Po prawej stronie nic nie widać, że z tyłu jakieś oczka są nitką. Jeszcze wbijemy się w jedno oczko i zabezpieczymy sobie tutaj pętelką.
delikatnie przeciągając tą nitkę. Widać po prawej stronie nic nie ma. I możemy odcinać. Lewa strona, prawa strona.